Koniec śmieszkowania. Mamy mecz. Hlebek montage kontra Smoke Rage. W końcu się doczekaliście. Tak, ja się doczekałem. Wszyscy się doczekaliśmy, także wołajcie znajomych na rozpoczęcie meczu. Przypominam, że jest to czwarty mały finał ligi Fantasy Expo Challenge. No i do wygrania jest 500 zł w gotówce, Riot Points oraz cenne punkty ligowe, dzięki którym któraś z drużyn będzie mogła dostać się do finału. I z takich nietypowych pików widzimy tutaj Lee Sina na topie, m.in. Eliska w dżungli, którą widuje się na solo queue, ale nie na teamówkach. Powiedziałem Eliskę? Ewelinkę oczywiście. No i Eliskę w dżungli, którą właśnie się widuje teraz troszeczkę częściej, bo dostała buffa w patchu 5.14. Trochę się zamotałem na starcie, także wybaczcie mi. No i Alistar. Alistar tutaj obstawia dżunglę, ale całkiem możliwe, że zostanie przechwycony. Ale nie ma tutaj chyba wystarczającej jeszcze crowd control, żeby go zabić. No i Alistar tutaj tak trochę jakby bajtował, no ale nie do końca ma na co. Raczej stara się tutaj zapewnić wizję, wywrzeć jakąś względną presję. I zanosi nam się tutaj na lane swap. Wygląda na to, że Smoke Rage chce wysłać swoją dolną alejkę na górną linię. Jest tutaj buff zawartowany niebieskim wardem, przez co zawodnicy drużyny Hlebek Montage będą mieli pojęcie o tym, gdzie zaczyna Ewelina i gdzie mogą się jej później spodziewać. No i chyba Ewelinka mimo wszystko zacznie sobie na razie, podczas gdy jej drużyna robi golemki. No Ewelina na pewno chce uniknąć inwade'u od Eliski. W końcu Ewelinka w early no nie jest najsilniejsza 1v1, szczególnie przed pierwszym powrotem. No i Viktor na Zeda. Dość ciekawy matchup to może być. I widzimy, że Eliska zgarnęła golemy i będzie zgarnęła swojego leda. Wydaje mi się, że Eliska może być troszkę do przodu z expem. No i Ewelina. Ewelina, co ona będzie robiła? Wzięła reda, a teraz wzięła żuka z rzeki. No i będzie prawdopodobnie próbowała schodzić w stronę środkowej alejki, a może blue przeciwnika? Tak, będzie ta invade na blue i to obustronny. Zarówno Eliska, jak i Ewelinka inwadują dżunglę przeciwnika. Tam gdzie wciąż widzimy wymiany, no ale Zed tutaj ma troszkę więcej potionów. Tak więc większy potencjał do tych właśnie mikrotradeów. Jeżeli chodzi o dolną alejkę, no tam widzimy oczywiście Mundo. Kto sobie poradzi lepiej na swapie? Mundo czy Lissing? No, wydaje mi się, że na obecną chwilę raczej Mundo ma dużo krótszy cooldown na swoje ataki niż Lissing na Q. No i jest twardszy, przez to ciężej go zdejmować. Raczej Mundo powinien sobie radzić ciut lepiej na słapach, chociaż będzie tutaj czteroosobowy dive na Mundo, zobaczmy, jest wejście od Alistara, jest Mundo podbity, jest zestunowany, Alistar wytankował całą tą wieżę, jest pierwsza krew przelana przez Xidiego. Bardzo ładna czteroosobowa akcja w wykonaniu Hlebek Montage. I jest tutaj bardzo agresywne wejście na Viktora. On wciąż ma swoją barierę? Nie, bariera została zagrana. Wow, było naprawdę blisko, by Viktor zginął. No, niewiele brakowało. Bariera musiała zostać spalona na poprzednim wejściu. No i widzimy reswap, to znaczy reswap. Widzimy, że Sivir z Alistarem też udają się na górną alejkę, natomiast Dissin będzie grał tutaj 1v1 na Mundo. Czyli drużyna Hlebek Montage, przepraszam, chce sobie stworzyć jak najbardziej komfortową sytuację dla swoich solo lanerów, by wykorzystać ich potencjał. No i cóż, Ewelinka co teraz zrobi? Idzie szukać wraithów przeciwnika, wraithów, których na obecną chwilę nie ma, a jednak się zrespiły, idealnie przy jej przyjściu. Oczywiście Ewelina już z fieldowym smite'em, była próba agresywniejszego wejścia w Alistara, no ale ten jest oczywiście zbyt twardy, by zabić go z taką łatwością. Sivir ma przewagę pickaxa nad Gravesem, także będzie mogła tutaj prowadzić pewne wymiany. O, jest podbita Leona i Leona wbita niemalże pod wieżę. Gdyby dostała tego jednego tower hita, to miałaby duży problem, ale i tak jest w tej chwili w tarapatach. W międzyczasie Eliska zamyka tutaj Gravesa i Graves też niemalże martwy. Zobaczmy, czy uda się doprowadzić do końca. Tak, i dwa kolejne kile dla Hlebek Montage. Bardzo ładna gra zespołowa i bardzo agresywna przede wszystkim. No i czekamy na przepchnięcie górnej wieżyczki, bo prawdopodobnie to teraz nastąpi. Tutaj też duża ilość creepów rozbije się o wieżę. Także trzeba przyznać, że jest to spora strata dla Smoke Rage. Tak, warto posortować czempeliniami. Słuszna uwaga od publiczności. Dzięki, moi kochani. Racja, racja. I mamy już wszystko na swoim miejscu. W międzyczasie Zed w tarapatach musiał uciekać pod swoją wieżę. No a na bocie jak na razie spokojne farmienie. Oj, Ewelinka zauważona, może mieć tutaj problem. Jest podbita, czy będzie tutaj dograny kokon? Tak, jest dograny kokon i bardzo dużo obrażeń w stronę Ewelinki. I mimo tego, że spaliła fleża, i tak zginęła z rąk. Teraz jest 20. dnia 26 lipca 2015 roku. Dzięki za info, Iwono. Miałem mówić, że właśnie agresywne wejście od Lee Sina było na dolnej alejce, ale zakończone fiaskiem. Ewelina wciąż czeka, chcą tutaj pobijać Zeda, albo nawet wziąć mu wieżyczkę. Wygląda na to, że Hlebek Montage chce skończyć tą grę jak najszybciej i grają niezwykle agresywnie. Kokon trafiony czy nie? Nie jestem do końca pewny. Chyba był trafiony i ten dostał jeszcze z pająka. Eliska jest jeszcze przed pierwszym powrotem do bazy, już ma 2-0-1, to naprawdę sporo. Oj, będzie tutaj dive na Lissinie, jest zwolniony Mundo, ale czy Lissin go wykajnie? Wow, bardzo ładne zagranie z jego strony. Byłem prawie pewny, że Lissin będzie martwy, jednak trzeba przyznać, ograł. No ale cóż, Lee Sin ma dopiero 5. poziom. No i jedynie do rana w swoim plecaku. Teraz jakoś uleczyć, no. Mógłby teoretycznie z 6 próbować wkopać Mundo pod wieżę, ale tak czy siak jest to dość spore ryzyko. Eliska czeka od linii, czeka na jakąś agresję ze strony Mundo, ewentualnie na jakiegoś dive'a i będzie tutaj kopniak, tak, Mundo kopnięty pod wieżę, jest zestunowany, bardzo dobra kooperacja ze strony Lee Sina i Eliski, ale mimo wszystko przychodzi Ewelinka, która wyjaśnia, że Lee Sin tej akcji również nie przeżyje, jest flash na Ewelinkę i bardzo duże obrażenia od Eliski. Wow, jakiś ten champion jest mocny po swoich buffach i czy uda się dobić nietrafiony kokon? Wygląda na to, że Ewelinka przeżyje, no i Eliska też. No jeżeli chodzi o linię Sivir, Alistar radzą sobie naprawdę świetnie. Jest porówno w CS-ach, co prawda, aczkolwiek Sivir ma 2-0-1, podczas gdy Graves ma 0-1-0, więc zdecydowanie więcej złota w tej chwili na Sivir. Zresztą sami spójrzcie, 3300 zł do 2400, do 2500, przepraszam. Jest 6. poziom na Sivir. W razie draki będzie mogła odpalić swojego movement speeda. No i Leona próbuje engage'ować, ale raczej to nie ma szans zakończyć się sukcesem. No i duże obrażenia dla Alistara oczywiście na agresję. Odpowiadają agresją, jako że wygrywają raczej swoją linię póki co. No ale cóż, Sivir nie ma zbyt dużo many. do 1 jak na razie na korzyść drużyny Hlebek Montage. I jest tutaj wbita na Sivir, jest dograne ulti Leony i jest wejście od Ewelinki. To jest właśnie ten wers, o którym mówiłem. Graves zgarnia w tym miejscu zabójstwo. Była próba teleportacji przez Lee Sina, ale anulowana zaraz po tym, jak zauważył, że Sivir zginęła. Także jest to drugi kill na koncie Smoke Rage i zmarnowany teleport od Lee Sina. Oczywiście Graves będzie tutaj przepychał creepy na wieży, by Sivir jak najwięcej straciła i jest tutaj wejście na Eliskę. Czy uda się ją wyłapać? Na miejscu jest również Viktor, ale jest znowu FK w akcji. Jest zagrany z tyłu Viktora, Zed jest już martwy, ale Eliska również. Pytanie, czy przeżyje to Ewelina? Ewelina nie przeżyła i są to 2 kile dla Viktora. Na miejscu jest również Mundo, jest Leona i jest też Lissing. Kto wygra to starcie 2v2. Jak na razie wygląda na to, że Lissing daje sobie radę solidnie i Viktor wciąż przy życiu. Leona nie ma raczej tylu obrażeń, by go zabić. Wygląda na to, że Leona również upadnie, jest zagrany stun i proszę bardzo, Viktor świetnie przewidział odwrót Leony, a ta jest niemalże martwa. Czy ten Red Bull ją dopali? No, chyba nie wystarczy. No, Leonie udało się przeżyć, tak czy siak jest to wymiana jak najbardziej na korzyść Hlebek Montage i widzimy, że Xidi będzie chciał przepychać górną, ale jeszcze zadba tutaj o to, by rozbiło się jak najwięcej klipów, a w tym czasie Viktor przepycha mida i będzie musiał wrócić do bazy. Pytanie, czy nie da się sflankować Ewelinie przypadkiem, ale wygląda na to, że raczej powinien być bezpieczny. I jednak Viktor nie jest do końca bezpieczny, ale Ewelina również nie, ponieważ zostaje zestunowana, no ale cóż, straciła niby całe HP, będzie ją to kosztowało powrót do bazy, ale przynajmniej przerwała powrót Viktorowi, który w tym momencie będzie musiał pogodzić się ze stratą kilku, a może nawet kilkunastu creepów na swojej wieży. Eliska zauważa Pingwarda i oczywiście stara się go zbić czym prędzej, a następnie zapewne pójdzie zrobić sobie żuka. No i Graves jak na razie dość agresywnie gra na tą Sivir, oj, Xidi w tarapatach, chociaż na miejscu jest już Eliska, jest zagrany czerwony teleport, jest to teleport oczywiście od Mundo i również Ewelinka jest na miejscu, nieudane podbicie do Alistara, jest zagrane ulti od Ewki, no i Eliska, która odskakuje do góry, jak na razie 1 za 1, ale wciąż ta sytuacja może się zmienić, nie, jednak jest to wymiana jungler za junglera. No i będzie to wieżyczka na korzyść Smoke Rage. Hlebek Montage oddaje tutaj trochę swojej przewagi. Na midzie jak na razie dość spokojnie. Tutaj będzie się raczej wejść zabójstw. Oj, i Ewka może być tutaj w tarapatach, gdy ta wieża zostanie dobita. Jest wejście na Ewkę od Lee Sina. Jeżeli zostanie zaznaczona jeszcze jednym Sonic Wave'em, prawdopodobnie upadnie, ale w tej chwili jednak to Lee Sin znajduje się w tarapatach, ponieważ wchodzi tam Zed, no i prawdopodobnie Lee Sin będzie musiał wybuchnąć, chociaż jeszcze przeżywa. Gdyby jemu się udało z tego uciec, to zyskałby na tym naprawdę sporo czasu dla swojej drużyny. Co więcej, spalił też ulti Zeda, no nie, jednak Dissin martwy, ale w międzyczasie jego drużyna odpowiada na to, pchając środkową alejkę. Także jak najbardziej wymiana warf na korzyść Hlebek Montage. Fajna i jak na razie bardzo agresywna gra ze strony obydwu drużyn. No i właśnie coś takiego bardzo przyjemnie się ogląda i oczywiście komentuje również. Będzie tutaj podejście do Smoka. No, Mundo jest dość dobry w braniu Drake'ów, więc całkiem możliwe, że tak właśnie się stanie. Drużyna Smoke Rage grupuje się tutaj w 5 osób. No i robią podejście do Dragona. No i Dragon zgarnięty na korzyść drużyny Smoke Rage, a teraz próbują kampić, ale oni jeszcze nie wiedzą, że są zauważeni przez wardy. Mundo odpala swoje ulti. I prawdopodobnie było to ulti zbędne, ależ obrażenia od Eliski na Zeda, wow! Niesamowite, jest wbita od Alistara, Zed już ginie, Eliska wciąż przy życiu, Leona bardzo mało HP, prawdopodobnie zostanie tutaj dobita, tak, została dobita z autoataku Alistara i czy będzie tutaj kwadra dla Viktora? No nie, ale mimo wszystko jest to 5 za 0 na korzyść Hlebek Montage. Czekamy na pchnięcie środkowej wieżyczki, bo teraz właśnie to się dzieje. Po tym zapewne zawodnicy Hlebek Montage będą wracali do bazy. Chyba że jeszcze zdecydują się na wyczyszczenie Reda, ale tutaj może być dość niebezpiecznie. Ewelinka jest zauważona na Pingwardzie i będzie tutaj duży burst w jej kierunku. Wow, ależ ta Eliska ma niesamowite obrażenia. Powiem wam, że sam rozważam teraz zagranie ją na najbliższej całej kolejce, bo no, wygląda mega konkretnie ten czempion. No i Eliska wciąż czeka na Leonę, jest tutaj mocne combo, wow! Tyle HP straty u Leonki. Niesamowite obrażenia. I Mundo kontra Lissing jest tutaj walka. Lissing stawia twardo na swój lifesteal i... Chyba nie boi się tankowatości Mundo. No on może sobie pozwolić na takie wymiany, bo... kiedy tylko odpali swoje W, to dość mocno się leczy. W dodatku ma hydrę, która też daje mu dość sporo lifesteala. No i Lissing już lata z pełnym HP, ale należy pamiętać jednak o ulti Mundo i o tym, że mimo wszystko jest to bardzo, bardzo twardy champion. Jest tutaj wejście od Ewelinki od linii. I czy Lissing się tego spodziewa? Wydaje mi się, że się nie spodziewa. Ale mimo wszystko ma swojego kopniaka, ma swojego flesza i ma swój odskok z W do warda, którego może chyba postawić. Ewelina już widziała na pingwardzie i czyli będzie chciał zamknąć, jest kopniak prosto do Eliski i Ewelina ginie, tylko po co ten flash Eliski, tak się zastanawiam. Strasznie dziwnie splashowała. Jest tutaj też wejście w Mundo, czy uda się go ubić? Prawdopodobnie tak, Mundo raczej jest tutaj bez możliwości ucieczki, zaznaczony Sonic Wave'em, nie trafiony co prawda kokonem, ale najpewniej martwy. Hlebek montage pokazuje nam absolutnie dominację w tej rozgrywce. 16 minuta, oni się już dobierają do drugiej wieży na górnej alejce. Sivir wciąż puszuje i czy Eliska tutaj, przepraszam, Ewelinka, czy będzie tutaj zauważona? O, to jest pytanie, już jest widziana na zwykłym bardziej postawionym w jej bazie, a teraz kieruje się w stronę własnej dżungli, ale może być tutaj zauważona, jest zauważona, spotyka się face to face z Eliską, wow! Ona tutaj spadnie na combo i nawet jej ulti nie pomoże. Oczywiście została dopalona przez czerwonego buffa nałożonego z autoataku. Leona znowu mocno obita przez Eliskę. Próbuje się odwrócić w jej kierunku, ale nie wydaje mi się, by był to odwrót rozsądny. Ale na miejscu jest też Graves. W tym momencie Eliska jest w tarapatach, ale przeskakuje do golemów. Bardzo ładne mechaniki. Zablokowała się chyba między golemami a własnym wardem. Tak to przynajmniej wyglądało z tej perspektywy. No i została zabita przez Gravesa. Graves otrzymuje w ten sposób czerwonego bufka i jest to 6. zabójstwo dla teamu Smoke Rage. Ewelinka widzi tutaj oczywiście tego pingwarda. Przepraszam, zwykłego warda na swoim pingwardzie. Jest kolejny Alistar, wciąż stwarza presję, ale on... kto dostał tego bluffa? Alistar go zabrał i to chyba z pasywki, ale nie jestem pewny. Albo z pasywki, albo z autoataku. Bo na pewno żaden spell tam od niego nie poszedł. Nastąpi do tego spotkania i 18 zabójstw na koncie Hlebek Montage. Jak na razie radzą sobie naprawdę, naprawdę świetnie i no mają średnio jedno zabójstwo na minutę. To dość sporo, no to świadczy tylko o poziomie agresji tej rozgrywki. I tutaj może być dive ze strony Alistara, on jest na tle twardy, by to zrobić, tak, jest wejście pod wieżyczkę, jest zagrany również ulti Viktora i jak na razie ginie Leona. Alistar wciąż tankuje i pokazuje, że wcale te obrażenia od wieży go nie bolą. No cóż, ta redukcja na ultimate jest naprawdę potężna, jest zagrane ulti Sivir, czy uda się złapać kogoś na kokon? Wygląda na to, że może być ciężko, ale mimo wszystko ginie Zed, chyba sam nie spodziewał się tak ogromnych obrażeń od Sivir oraz Viktora. Jest wejście od Lee Sina, Graves odskoczył nieco za wcześnie i jest to zabójstwo na jego koncie, czy uda się zabić również Mundo, nie trafił na kokon, Mundo unika zgrabnie skillshotów ale ma coraz mniej HP i czy uda się go robić? No nie, udało się. Czy jest szansa na zabójstwo na respie w 19 minucie? Wygląda na to, że nie. Jest zagrane ultilony i tym razem to Viktor pada ofiarą własnego chase'u. Tak czy siak drużyna Hlebek Montage próbuje tutaj pchnąć dolną wieżyczkę i nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem Sivera. W 20 jest taka opcja. Leona zabita, no i 23-7 w zabójstwach. Absolutna dominacja drużyny Hlebek Montage. Wygląda na to, że będą chcieli wrócić do bazy przed ostatecznym zakończeniem tej rozgrywki. No ale cóż, Smoke Rage wciąż ma okazję na wyciągnięcie jakichś zabójstw. Ewelinka tutaj odpala swoje przyspieszenie, zagrywa ulti, Dissin ginie. I czy Eliska podzieli jego los? O, to jest pytanie. Wygląda na to, że tak, Eliska podzieliła jego los i Alistar chyba też dołączy do grupy martwych zawodników z drużyny Hlebek Montage i zgadza się, jest to double kill dla Zeda, ale w tej sytuacji nie uważam, by te zabójstwa dawały im zbyt wiele. No ale kto wie, może jeszcze jakimś cudem wrócą do tej gry. I jest to już drugi smok na koncie Smoke Rage. Tutaj wiecie, Hlebek Montage przyjmuje taką taktykę na rokat pod tytułem nie robimy drake'ów, panowie, w żadnym wypadku nawet nie próbujmy. Tak więc Smoke Rage wykorzystuje to, zgarniając drugiego smoka. No dobra, moi drodzy, wygląda na to, że jest 21 minuta tej gry i nie wiem, czy to nie będzie podejścia, no właśnie, do Nashora. Bardzo odważna decyzja drużyny Hlebek Montage, no ale jednak wycofują się z niej, dlatego że zauważyli, że zostali zauważeni. Trochę masło maślane, ale taka prawda. Leona zaznaczona przez Dissina, ale nie wygląda na to, by miało być tam jakieś wejście. Viktor ma trochę mało many, ale decyduje się na walkę 1v1 z Zedem. Raczej to Zed ją podejmuje. Viktor powinien był to przeżyć, no i Zed też. Także jak na razie jest to ulti za ulti. Ależ było blisko, by Graves dokończył dzieła. Jest zagrane również ulti Leony, no i starają się to jakoś wyłapywać zawodnicy drużyny Smoke Graves, zawodników drużyny Hlebek Montage. I jest zagrany kokon, Ewelinka w niebezpieczeństwie. Wow, znowu spadła na kombo. No, powiem wam, że ta Eliska jest naprawdę niesamowita. No, ona próbuje odwrócić akcję, no ale oczywiście nie ma szans. Nie ma szans na zrobienie czegokolwiek. Graves już upada i Mundo wygląda na to, że też podzieli jego los. Jest zagrany kokon i Mundo w tej sytuacji nie ma szans na przeżycie. Jest to double kill dla Sivir oraz 4 łącznie kile na koncie Hlebek Montage. Wieżyczka zniszczona i drugi inhibitor na ich koncie w 22 minucie. Naprawdę imponujący stąd. Pytanie, czy druga gra pójdzie im równie gładko, bo jak na razie nie zanosi się na to, by Smoke Rage mogło jeszcze wygrać tą. Hlebek Montage, absolutna dominacja, 18 kg przewagi, a złota myślę, że nawet już nie ma co się. No dobra, jest to 15 tysięcy. Naprawdę sporo. Pierwsza wieżyczka przy Nexusie już upadła, no i lecą po drugą. Oni nie chcą się tutaj patyczkować, chcą skończyć to jak najszybciej. Normalnie jak grę na boty. No offense oczywiście dla zawodników, no ale jednak przepaść poziomu rozgrywki, przynajmniej w tym meczu, była ogromna. Druga wieżyczka przy Nexusie poległa, no i pytanie, czy uda się to skończyć. Wygląda na to, że czerwoni wciąż walczą, a sama Alistar... nie, ma tam Sivir. Mógłby coś próbować zrobić, ale Sivir jest chyba dość mocno obita, więc nie chce tam podejmować żadnej walki. GG nie bij. O mój Boże, ten czat zawsze epicki. (30 do 14). No, tak jak mówię, absolutny stąp. Myślę, że kwestią kolejnego zebrania się będzie zakończenie tej gry. Myślę, że Smoke Rage nie ma co sobie robić nadziei na pierwszy mecz. Jest to raczej gra na korzyść Hlebek montage, no ale powiem wam, że ta Eliska to naprawdę potwór nieczętym. Potwór. Tak, ale Graves też dzielnie walczył, to jest fakt. Zobaczcie, mimo tego, że Graves przegrywa grę wraz ze swoją drużyną, to ma 5-4-4. Czy będzie tutaj podejście tego naszora? No, jest on robiony, ale Ewelinka zachodzi od góry. Czy będziemy widzieli jakiś klasyczny troll, czy może naszora, który uwieńczy, albo raczej przypieczętuje. Koniec tej gry jest próba wejścia do Ewelinki. Wow! Piękny styl w jej wykonaniu! Coś niesamowitego! Wow. Miałem laga, tłumaczy się. Wodziak chyba, tak? Wodziak na tej liście, ale się nie mylę. Ale w międzyczasie jest backdoor na Nexus w wykonaniu Lee Sina. Postawił sobie tutaj warda, tylko po to, by ten backdoor był łatwiejszy. No, chłopaki się tutaj trochę bawią, przez co nie mogą skończyć tej gry. Potencjalnie mogą ją wciąż przegrać. No ale Ewelina zrobiła naprawdę epicki styl. Flash, ulti, smite. Naszora nie ma. Well played. I jest wejście do Ewelinki na Alistara, ale nie wiem, czy tutaj Alistar z Wiktorem przypadkiem tego nie wyczyszczą, do tego dochodzi Sivir. Wygląda na to, że niebiescy raczej tutaj dadzą radę, mimo tego, że przewagali 14 po stronie czerwonych, chociaż nie wygląda to mimo wszystko tak kolorowo. No i lekki troll, 3-1 na korzyść drużyny Smoke Rage. Ale mimo wszystko wciąż jest to jakieś 11-12 tysięcy złota przewagi. Dziękuję. I jest to całkiem sporo. No, stoi goły Nexus, ale nie mają jak tego skończyć. Muszą się zebrać w piątkę. Jakiś taktyczny rage quit. Czyżby? Czy może jakieś małe trollolo w wykonaniu zawodników? No i wrócił. No i cóż, pytanie, czy Hlebek Montage będzie w końcu w stanie dopiąć tą grę. Ależ obrażenia od Wiktora, on w ogóle złożył ryrajkę, no to ciekawe dosyć. I jak widać działa. Oj, Eliska dostaje skina prosto na twarz jednego, drugiego, jest wejście ze strony Ewelinki. Powiedziałbym, że jest to dość niezła inicjacja ze strony czerwonych, gdyby nie to, że są bardzo do tyłu, mogliby wyciągnąć z tego coś więcej niż obecnie, ale wygląda na to, że jednak będzie to zakończenie tej gry i oczywiście wygrany teamfight dla Hlebek Montage, no i cóż, GG. Chociaż zaraz tutaj inhibitor, no ale mimo wszystko rest time jeszcze około 20 sekund chyba starczy na zniszczenie inhibitora i Nexusa w tej sytuacji. Tak, inhibitor wstaje. Wow, ale szybko on schodzi. No, ale ona równie szybko i GG. 1-0. Dla drużyny Hlebek Montage. Ja już sobie na zaś zmienię, że tutaj będzie 1-0, bo teraz Hlebek Montage będzie po prawej stronie.